Leci filmik. Bo ale na lustro, na mnie nie mówisz. No. Pokażę wam, barki nie odstają. W sumie chyba nie odstają, nie wiem. Odstaje tam coś. Coś będzie odstawało. Patrzcie, coś tam, kurwa. Coś tam odstaje, nie? Coś tam odstaje. Patrzcie na moją nogę, bo się kurwa pytacie, czemu kurwa coś tam, coś za cienkie nogi ktoś powiedział. Patrz to, chłopie. Widzisz tą nogę? Kup se kurwa ścigacza, to będziesz wiedział, jak takie coś się robi, kurwa. Daj no. Będziemy coś tam pogadać z wami. To chciałem powiedzieć. Barki nie odstają, będą odstawały. Zrobimy to. Obiecałem, pamiętajcie, wszystko siedzi tu. Koledze tam dzisiaj rację przyznałem. Masz rację, tak jak powiedziałem o Radku. I nie tylko Radku. Bo u owcy z WK jest podobna sprawa. Zobaczcie u Sakera, jak te barki wystają. Zobaczcie, jak u owcy one wystają. Także mówię, coś w tym jest. My lecimy dzisiaj trening. Ziomkiem, tam ziomka widzieliście. Mam go złapanego na 1,5 godziny. Dyszę tak, gdyż jestem po sznurach. Grzałem się na sznurach. Zrobiłem już praktycznie całą obręcz barkową. I lecę teraz w plecy. Zacząłem z nim pierwsze ćwiczenie. Bardzo lubię to na dzień dobry. Grzeję na tym fajnie tył barków. Kaptury delikatnie spinam. No i tu już wchodzi delikatnie góra fałki. Idę za chwileczkę na ściąganie drążka z góry, żeby to V cały czas szło, żeby było coraz szerzej, coraz szerzej, coraz szerzej. Później wchodzimy na hantel, tam już powiedziałem siłowo, 40 wjeżdżają, może i 50, zobaczymy na ile dzisiaj będzie siły. Jestem na czczo, także no zobaczymy, jak to z tą siłą będzie wyglądało. Co chciałem jeszcze wam powiedzieć, takiego fajnego, w związku z tymi wszystkimi treningami, przeszedłem z tego FBW, tak wam powiedziałem, na ten racjonalny trening. Wyglądał u mnie tak. Klatka z bicepsem, że te bicepsy kuleją, tak genetyki do nich nie ma. Będę je katował cały czas. Barki ruszam z plecami, nie całe. Zostawiam jeszcze jeden dzień na barki osobno i na łapę też. Zobaczymy, jakoś to wszystko musimy powiązać razem. Widzieliście, jak noga paskudnie wygląda. No ohydna, ohydna, ale co zrobię? Nie poddaję się, ćwiczę cały czas, napierdalam je cały czas. Też będą wyglądały. Obiecałem sobie, że nogi też będą zrobione. W grudniu idę na zabieg, będę miał usuwane żyły z tej lewej nogi. Widzieliście, zatory się porobiły ze względu na tą bliznę, gdyż blokuje mi główną żyłę, tą doprowadzającą tętnicza, czegoś tam, kurwa nie wiem, jak to się nazywa, ta aorta. Musiałbym wam to powiedzieć, jak to mam napisane tam, bo mam akurat skierowanie na zabieg. Prawa noga już jest wyczyszczona, lewa, żylaki dostałem genetycznie. Po moim ojcu, ojciec ma tak samo, na jednej i drugiej nodze miał operowane. Także nie mówcie, że to od soczku, że teściu zagęszcza, bo zagęszcza tą krew, ale jak masz genetycznie je, dostaniesz je choćbyś co, choćbyś się zesrał. Dobra. Dziękuję wam, mordeczka piona. Kończę to wszystko i...